Siemaneczko, w 98. części Let's Play Kroniki Myrtany Archolos. Sorki za pociąganie nosem, ale no niestety pyłki i klimaty związane z uczuleniem to są bardzo nieciekawe klimaty, ale dobra, bo odpłynąłem troszeczkę, bo zastanawiałem się, co ja tutaj robię, ale już mi się przypomniało. Mamy wieżę, mamy skarpę. Myślałem, że to tam gdzieś tam, bo tam doki i tak dalej, ale dobra. Okej. Tam raczej nie. Stoi kat. Zobaczymy, co będzie się działo tutaj. Jakiś problem? Do zobaczenia. Połamania nóg. No, chaci w D. Śmieciu. No, rzeczywiście tu jest już podejrzane towarzystwo na dzień dobry, także chyba mamy obiecujący trop. Nie wiem tylko, gdzie jest nasz przyjaciel, ale nie będę go teraz szukał. Okej. Podążając za wskazówkami z listu, udało mi się odnaleźć magazyn, w którym podobno pracował Finbar. Może tutaj uda mi się ustalić coś więcej na temat przemytników. A, czekajcie, tam widzę, że w środku jest towarzystwo. Raczej się wkurwiam, jak ja otworzę te drzwi. A nie wiem, na czego mogę się po nich spodziewać. Raczej niczego wielkiego. Ale wolę zapisać. Nawet nie było pewności, że to właśnie on podkradał towary. Mogliście mnie uprzedzić, zanim wpadliście na ten genialny plan, by go po prostu zabić. Macie szczęście, że chociaż udało wam się załatwić ten drugi problem. Dzień dobry. Strasznie pan uparty. Dobra. Okej. Może się teraz od niego czegoś dowiemy? Mój łeb. Hej, ty. Spokojnie, chłopcze, spokojnie. Porozmawiajmy o tym wszystkim. Jesteś z gildii kupieckiej, prawda? Uwierz mi, nie chcesz mnie zabijać. A skąd ty wiesz? Przed chwilą to ty próbowałeś zabić mnie. Wyglądasz mi na człowieka interesów. Potrafisz rozpoznać dobrą ofertę i dobyć targu. Czyżby? Mam coś, co mogę ci zaoferować w zamian za moją wolność. Twój kolega kręcił się w pobliżu naszego miejsca przerzutowego. Ujmijmy to tak. Czeka go niezbyt przyjemna niespodzianka. Jeśli zależy ci na jego życiu, to mogę cię do niego zaprowadzić i porozmawiać z moimi kolegami, by puścili was wolno. Na koniec wszyscy rozejdziemy się w swoje strony i zapomnimy o całej sprawie. Sytuacja się troszkę komplikuje. Dlaczego zabiliście Finbara? A nie usłyszałeś, że właśnie dokładnie o to samo zapytałem moich towarzyszy? Jeśli to cokolwiek zmienia, to zdziwiło mnie to nawet bardziej niż ciebie. Finbar był dobrym chłopakiem. Nawet go lubiłem. Po prostu okradał nie tych, których powinien. I okradani postanowili się zemścić. Okej. Czyli to wy zajmujecie się przemytem? Gdyby nie my, to połowy portu nie byłoby już stać na solidny kawałek ryby na obiad. Te wszystkie podatki na wojnę, na króla, na straż, na władców wyspy. No i oczywiście niezliczone cła gildii kupieckiej. Przemyt pozwala rozdysponować dobra tak, żeby każdy z nich skorzystał. A przy okazji pozwala zarobić trochę sprytniejszym osobom. Coś tu się zepsuło chyba z dubbingiem. Ja z chłopakami odpowiadam jedynie za to, żeby towar bezpiecznie dotarł z portu do magazynu. To, co dzieje się z nim wcześniej i później, niezbyt mnie interesowało. Prawdziwy człowiek, kurwa, interesu. Kto jest waszym przywódcą? Myślisz, że znam jakieś imiona? Ja nawet nie wiem, kto dostarcza te towary do portu. A co dopiero, kto tym wszystkim zarządza? Uwierz mi, nie nadstawiałbym karku dla nikogo innego niż ja sam. Dobra, nie chcę zdradzać gildii.
Chociaż on kurwa wiedział, nie? Co dziwne, chociaż może wiedział od naszego ziomeczka. Póki co daruję ci życie, ale zaprowadzisz mnie teraz do Karamona, a później jeszcze sobie trochę porozmawiamy. Wiedziałem, że damy radę się jakoś dogadać. Chodź za mną. Coś czuję, że będzie chciał nas ubić, jak już tam dojdziemy, dwóch od razu. Co nowego? Dwie pieczenie na jednym ogniu. Koledzy nie pozbywają się więźniów od tak. Jest duża szansa, że twój towarzysz wciąż żyje. No, lepiej, żeby tak było, bo inaczej to wiesz. Co nowego? Inaczej to cię poćwiartuję na plasterki, śmieciu. I tyle z ciebie zostanie. Nie podoba mi się, że gdzieś już tam idziesz, kurwa. Jak ja jeszcze tutaj siedzę. Nie, bo on mi zaraz, kurwa, wyparuje gdzieś ten cieć. Nie, dobra, tam chyba zostanie, tak? No to okej. Co mamy tutaj w kuferku? Aż tak dobrze zamknięty? Okej. Okay. To już się nie dziwię, czemu był tak zamknięty. Bo coś tam faktycznie w nim było. Ale chyba... Nie ma czego. Chyba blokować. Tutaj nic więcej już nie będzie, nie? Dobra, jeśli... A ja przepraszam, jeszcze tu jest kuferek. Okej. Dobra, finał będzie taki, że pewnie będą chcieli nas załatwić. Bo się czują ciągle w pozycji dominującej, ale to się wkrótce zmieni. To się wkrótce zmieni, kolego. Dobra, którą mamy godzinę? Dobra, nie będziemy czekać do następnego dnia. Ruszajmy. Żeby przeżył w końcu, nie? Nasz kumpel z roboty. Okej, mamy tam sporą grupkę. No, dość dużą. Jak dojdzie do masakry, będzie ciężko. Kurwa, nie... No dobra, zobaczymy, jak to jeszcze rozegramy. Mówiłem wam. To Pablo ściągnął na nas gildię kupiecką. Trzeba go było załatwić razem z Finbarem, tak jak proponował szef. Dobrze wiedział o waszych kradzieżach. Teraz już się nie wywiniecie. Zaszło tutaj jakieś nieporozumienie. I tak to rozegramy. Teraz cię załatwię. Pożałujesz tego. Dobra. Lidera, tak jest. Dobra, gdzie jest zbir? Pięknie. I zwykły złodziej, dobra. Okej. Łatwo poszło, bardzo łatwo. Coś tu się zbugowało. Mogło być ze mną kiepsko. Musieli mnie obserwować od dłuższej chwili i czekać na dogodny moment. Pewnie tak było. Wygląda na to, że powinienem też podziękować twojemu przyjacielowi. Nie. To Pablo, jeden z przemytników. To nie przyjaciel. Wytłumaczysz mi, co tutaj się dzieje? Mieliśmy się ich pozbyć. Sprawa jest bardziej skomplikowana niż myśleliśmy. Przemytnicy nie są jedną złożoną organizacją, ale kilkoma grupami, które zajmują się transportowaniem towarów z miejsca na miejsce. Nikt nie zna nikogo poza swoim najbliższym kręgiem. Rozumiem. Czyli ci tutaj musieli być tylko zwykłymi płotkami. W takim razie mamy problem. Lorenzo nie będzie zadowolony, gdy dowie się, że nie doszliśmy do sedna tej sprawy. No i musimy jeszcze zdecydować, co z nim. Nie musicie nic ze mną robić. Bądźmy rozsądni. Zgodnie z obietnicą zaprowadziłem cię do twojego kolegi. Najwyraźniej moi koledzy odebrali to jako znak, że ich zdradziłem. Po tym, co usłyszałem, moja współpraca z przemytnikami jest już raczej zakończona. Dlatego mam dla was kolejną propozycję. Słucham. Znacie to powiedzenie. Wróg twojego wroga i tak dalej. No tak, do rzeczy. Pokażę wam, z którego miejsca docierały do nas towary. A wy, w zamian za pomoc, załatwicie mi jakieś miejsce, gdzie będę mógł ukryć się przed dawnymi pracodawcami. Dobra. Niech tak będzie. Umowa stoi. Wspaniale. Najlepiej, jeśli weźmiemy którąś z tych łódek.
Zgaduję, że nie będą im już potrzebne. No raczej nie. Daj znać, gdy będziesz gotowy odpływać. Dobra. Marvin, możemy porozmawiać na osobności? No pewnie, zaraz tam pogadamy. Pewnie ja sam mam się tym zająć, spoko. Ale kurde, no wiedziałem, że to nie będzie króciutki questik, ale widzę, że jest naprawdę rozbudowany. No i bardzo dobrze, to jest zajebiście, że wbiliśmy poziom, także kolejne punkty do wydania. Sporo rzeczy mają przy sobie, no takich śmieciowatych, ale jednak się to wszystko przydaje, nie? Tego lidera przeszukałem. Nie ma czego plądrować. Tu jeszcze jakieś dwóch chyba śmieci leży. Nie, jeden. Złodziej, no ten ma bełty przynajmniej. I jabłuszko. Dobra. O co chodzi? Myślisz, że możemy mu zaufać? Myślę, że jest spalony, więc raczej chyba już nie będzie kręcił. To nasz jedyny trop. Lepiej bądźmy ostrożni. Kto wie, czy nie spróbuje nam wywinąć jakiegoś numeru, gdy zbliżymy się do reszty jego kolegów. No też słuszna uwaga, ale wydaje mi się, że chyba jest spalony. Chyba, że będzie chciał się tak odkupić, nie? Też skurwiel może coś takiego od Janie pawlić. Oby nie, bo naprawdę tego pożałuję. Przydałoby się coś zjeść też, bo tak w sumie troszeczkę oberwaliśmy. Więc tą naszą dietkę, takie z konfiturki, nie konfiturki, zupki, nie zupki. Dobra, możemy w sumie jeszcze coś sobie wziąć, tak, rybka niech będzie. Okej, i możemy płynąć w drogę. Hej. Pablo, tak jest, ruszajmy. Dobra. Jesteśmy na miejscu. Niestety, tym razem naprawdę już nie wiem nic więcej. Może ci rybacy z pobliskiej osady będą coś wiedzieć. Może. Kieruj się na zachód, a ja rozejrzę się wzdłuż brzegu. Wioska jest na wschód od nas. Powinieneś bez problemu do niej trafić. Mieszka tam zaledwie kilku rybaków, więc przepytanie ich wszystkich nie powinno stanowić problemu. Dobra, ja wiem, o co chodzi. Ja zostanę tutaj i przypilnuję tego faceta. Wolałbym, żeby nam nagle nie zwiał. Słuszna uwaga. Wiem, o co chodzi, bo ja tutaj już byłem. Wydaje mi się, no dobra, może przepytamy ich, ale chyba też dobrym pomysłem byłoby się przekimać, nie? No chociaż zobaczymy, co nam powiedzą. Wiesz coś o przemytnikach? Nie wiem, o kim mowa. Zostaw mnie w spokoju. Aha. Może się boją, a może współpracują, ale pewnie się boją. Hej. Może ten będzie coś wiedział. Wiesz coś o przemytnikach? No. A skąd mam o tym do cholery wiedzieć? No nie wiem, no bo tutaj żyjesz, mieszkasz, prawda? Może ty? Wiesz co? Przykro mi, nie. No okej. Okay. Zajebiście przydatni są, nie ma co. Wiesz coś? Cholera, skąd miałbym? Nieważne, nie było tematu. A może ty? Wiesz co? Niestety nie wiem. Nikt kurwa nic tutaj nie wie. Kto by się tego spodziewał? Kto by się tego spodziewał, że tu kurwa nikt nie będzie nic wiedział? A niech to! Trzeba wiać! A co jest? O co chodzi? Cholera, jeden z rybaków zaczął uciekać. Czy nikt nie może od tak po prostu udzielić mi informacji? Muszę go dogonić i zapytać, co wie o przemytnikach. Dobra. Shit. Dobra, chyba dalej nie... Ha! Zmęczył się, biedny. Dobra, jak mi przykro. Nie masz dokąd uczyć. No. Gadaj, co wiesz. Tak jest. Przemytnicy mają grotę na południowy wschód stąd. Zbierają tam wszystkie towary i często przysiadują większą grupą. Łatwo tam nie wyjdziecie. Wstawili wielkie dębowe drzwi, żeby nikt tam nie myszkował. Okej. Kiedyś ich śledziłem, bo chciałem do nich dołączyć, no ale mnie wyśmiali. Nic więcej nie wiem. Nie zrobiłem nic złego. Proszę, nie róbcie mi krzywdy. To już wiem, gdzie to były te zamknięte drzwi. Dobra, uciekaj stąd. Tak jest. Naprawdę zależy ci na dorwaniu tych przemytników. No.
Lorenzo musi wam naprawdę nieźle za to płacić, co? Próbuję odszukać mojego porwanego brata. Przy okazji. Porwanie? Przy okazji. To raczej nie jest robota nikogo z naszych. Za dużo z tym pracy. A gdyby kupiec zmienił zdanie, to ciężko komuś innemu opchnąć taki towar. Chociaż jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Jakiś czas temu siedziałem w karczmie Helgi z Finbarem i opijaliśmy udaną dostawę. Jak to zazwyczaj bywa, gdy tylko pojawiło się sporo alkoholu na stole, to zaszło się więcej ludzi. Coś takiego. Dosiadł się do nas nasz stary znajomy Willem z kilkoma swoimi znajomymi. Gdy mieliśmy już wrócić na dół po kolejną kolejkę, podszedł do nas jakiś wielki typ. Mówię ci, facet był wielki jak góra. Nagle zrobiło się cicho, a on tylko kiwnął na jednego z kolegów Willema. Ten dopił swój rum i razem wyszli z karczmy. Próbowaliśmy jeszcze pytać Willema o to, kto to jest i o co chodziło, ale niezbyt chciał cokolwiek o tym mówić. Okay. Rzucił tylko tekstem, że ten jego kumpel zajmuje się znikaniem ludzi i zna wyspę jak nikt inny. Później już o to nie dopytywałem, bo to w sumie nie mój interes i wolałem przypadkiem nie urazić kogoś, kto wygląda jak troll z toporem. Słusznie. Może Willem mógłby powiedzieć ci coś więcej. Mieszka i pracuje na farmie Bermara. Potraktuj te informacje jako prezent z okazji naszej udanej współpracy. Farma Bermara, dobra. Okej. Wracając do naszej umowy... No, w sumie zasłużył, nie? Sporo dobrych tematów nam sprzedał, więc okej. Nieźle się spisałeś. No. Zadbamy o to, żeby gildia znalazła dla ciebie jakieś miejsce. Dzięki, chłopcze. Same dobre rzeczy wychodzą ze spotkania dwóch ludzi interesów. Wiadomo. Będę się kręcił gdzieś w pobliżu waszego placu. Nie zapomnij wspomnieć Lorenzo, że pomogłem uratować życie jednemu z waszych. Dobra. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Kto wie, czy ta decyzja jeszcze się na nas nie zemści. Tym razem trzeba do tego podejść na spokojnie. Dość już przelaliśmy dzisiaj krwi. Sprawdzimy, kto tam jest, będziemy obserwować sytuację, a dopiero później uderzymy. Słyszałem, że udało ci się zdobyć jakieś informacje na temat twojego brata. Jeśli chcesz, to możemy się rozdzielić. Sprawdzę to miejsce, a ty w tym czasie zdasz raport Lorenzo i zajmiesz się już swoimi poszukiwaniami. No właśnie, ale ostatnio to nie wyszło nam na dobre. Prawie zginąłeś wtedy, nie? Ostatnim razem rozdzielanie się nie wyszło nam na dobre. No, tak było. Masz rację. Może bezpieczniej będzie pójść tam razem. Też tak myślę. Kurde, myślisz, że to była zła decyzja z tym Pablem? Tak trochę mnie wystraszył teraz, nie? Nie, no co... Wydaje mi się, że już nic nie kręci. Sporo tematów nam sprzedał. Spalony jest już tutaj. Nie, no myślę, że chyba nie odjebie jakiejś maniany, nie? Że nie będzie robił za wtykę wśród gildii. A zbliżamy się do tego miejsca. Wygląda na to, że ten rybak mówił prawdę. Kto by pomyślał, że mają swoją kryjówkę tak blisko miasta? Zostanę tutaj i rozejrzę się jeszcze trochę. Wróć do miasta i powiedz o wszystkim Lorenzo. Okej. Czy niech tak będzie. Mam złożyć raporcik, dobra. Chwila. Nie no, tutaj to już nie ma sensu z nim gadać. Okej, musimy udać się do Lorenzo, tylko... jak będzie najszybciej, co? Jesteśmy w porcie. Przy okazji możemy się zająć statkiem Straż Nocna. Rozładować jakiś stateczek chyba trzeba, panowie, nie? Ty jesteś Marvin? Od Otmara? Tak jest. Zgadza się. A ty, Fulko? Ta. Razem z moim znajomym musimy zanieść te skrzynie do magazynu w biednej dzielnicy. Dawaj, nie ma co tracić czasu. Bierz jedną i idziemy. Ale to nie miało Czyli być. To naprawdę ma być zwykłe przenoszenie towaru? Otmarowi zależy na czasie, więc... Albo szybko się z tym uporamy, albo nie ma kasy. Coś tu naprawdę śmierdzi. Daliśmy nawet parę monet Dusterowi.
strażnikowi, który ma dziś patrolować port, żeby nie sprawdzał niepotrzebnie towaru. Wszystko, żeby oszczędzać cenne minuty. No dobra. Dobra, miejmy to z głowy. Właśnie to chciałem usłyszeć. Bierz pierwszą z brzegu. Chyba dasz radę podnieść ją samemu? Bez problemu. Nie miała być robota fizyczna. Będziemy na miejscu, po prostu wrzuć wszystko do wielkiej skrzyni. Spokojnie. Będziesz wiedział, której. No okej, jakoś to ogarniemy. Ale to nie miała być fizyczna robota, cholera jasna. Ja wziąłem chyba kilka skrzyń, nie? No ale dobra. Znaczy wziąłem w sumie dwie. Ale chyba możemy stąd spieprzać. Bo tamtej nie mogę wziąć, żeby tu kurwa nie było jaj, że będę dymał po tą trzecią. Nie, no nie mogę, dobra. Więc biegnijmy za nimi. Ja z tą pochodnią może troszkę przypałowo, ale lepiej się tu nie wypieprzyć nigdzie, nie? No i zobaczymy, co się wydarzy po drodze, bo mówię, brzydko pachnie to zadanie. Nie wiem, a jak to jest jakaś podpucha? Kurwa, no ale gościu z gildii by mnie wsadzał na coś takiego? Zaraz się okaże. Zaraz się okaże, gdzie my dokładnie pójdziemy. Czekajcie, straż nocna, no właśnie. Szybko mi z głowy, biorę się za te skrzynie i zaniosę je tam, gdzie Fulko każe. Dobra, no mamy iść za nimi. Także tak też zrobimy, no. Zobaczymy, czy po drodze nikt nam nie będzie chciał łba odrąbać. A to nie jest czasami do tej skrzyni. To będzie tam, gdzie żeśmy zajechali tych trzech typów, nie? I znaczy dwóch i Pablo. On tam jest taka wielka skrzynia. Na 100% to będzie to miejsce. Kurwa, jakiś przemyt tutaj się od Janie Pawła. Nie? Nie skręci w prawo? Okej, to nie, to za szybko wyciągnąłem wnioski. Dobra, o tej godzinie tutaj to jest mega niebezpiecznie, bo można być obrzyganym na przykład. Spokojnie, chyba się tutaj nic złego nie stanie. Chyba, że jakiś psychopata z siekierą wyskoczy. A, jest to możliwe tutaj w tej dzielnicy. Ale widzę, że chyba taki spacerek nas czeka. Mam nadzieję, że jednorazowy, że nie będę musiał drugi raz tej trasy robić, bo się troszeczkę wkurzę. Ale nie no, bądźmy dobrej myśli. Aha. Ktoś wyciągnął broń? Oni zrobią sobie krzywdę! Dobra. Dobra, to tylko jakiś śmieć, okej. Pochodnia, monetka. Dobra. O Jezu, teraz te skrzynie będę musiał znaleźć w tym moim ekwipunku. Holy shit. Może będą na samym dole. Tak jest. Dobra. Skrzynia ze statku. Dobra. Okej, no i chyba sprawa załatwiona, nie? Ej, ty. Jedna partia za nami. Jeszcze kilka i możemy iść do domu. Dlaczego one tak śmierdzą? Co w nich jest? Skoro nie znasz tego smrodu, to mogę ci tylko pozazdrościć. Chodź, musimy się spieszyć. Ale... Mam powiedzieć Otmarowi, że jesteś problematyczny we współpracy? No. To przestań się obijać. Idę, idę. Kurwa. A ten idzie, czy on tam się zgliczował, nie? Stać! Co wy tu robicie? Widziałem wszystko. Przynieśliście te skrzynie aż z samych doków i zostawiliście w tym magazynie. Gadać mi tu zaraz. Co to za ładunek? Spokojnie. Czy macie adekwatne pozwolenia? Wszystko jest załatwione. Gdzie jest Duster? Rozchorował się i nie jest w stanie oddalić się od wychodka na dalej niż metr. Wierz mi, sam nie jestem zadowolony z dodatkowych obowiązków. Oh, dlaczego o niego pytasz? Spodziewałeś się go? Macie jakiś układ? Gadać! Nie. Może się jakoś dogadamy. Łażenie nocą po mieście pewnie nie należy do twoich ulubionych zajęć. Może moglibyśmy opłacić ci krótką wizytę w karczmie? Co ty na to? Strażnik na służbie ma obowiązek być trzeźwy. Nie myśl, że możesz mnie tak po prostu kurwa. Zbyć.
Przenosimy Oliwę. Pewnie wiesz, że nie można jej wystawiać na światło słoneczne, dlatego zajmujemy się tym w nocy. Dokładnie. W dzień naświetliłaby się i straciłaby swoje właściwości. Tak, pewnie, że wiem. Ale dość ostro pachnie jak na oliwę. Właśnie dlatego, że jest nienaświetlona. Dzięki temu lepiej będzie się palić. No tak, rzeczywiście. Dobrze. Okej. Możecie dalej pracować. Kurwa, nieprzekupny strażnik. Ha! A to nowość. Nienasłoneczniona oliwa? Ciekawe. No. Oby tylko nigdy się nie dowiedział. Oby, dobra. Dobrze, że miałeś głowę na karku. Cholera jasna, tyle zachodu z urobieniem strażnika, a ten się pochorował. Życie, wszystkiego nie przewidzisz. Trzeba przetransportować resztę towaru. Nie powinniśmy już spotkać nikogo więcej. Oby tak było, kurwa, oby tak było. Problemy? Nie widzieliście nikogo? Owszem, widzieliśmy strażnika. I powiedział, że Duster jest chory i nie był w stanie przeprowadzić patrolu. No, tak było. Cholera jasna, to dlaczego nie dał znać? Co zrobiliście z tym strażnikiem? Powiedziałem, że przenosimy oliwę, której nie można wystawiać na światło słoneczne i sobie poszedł. No. Dobrze, nie będzie trzeba niczego więcej załatwiać w tej sprawie. Oprócz strażnika już nikogo nie spotkaliście? Nie. Dlaczego pytasz? Widziałem, że ktoś kręci się przy łodziach, ale zanim tu dotarłem, zniknął. Okej. Okay. Dokończcie robotę i miejcie oczy dookoła głowy. Nie podoba mi się to wszystko. No to nas teraz nagła troszeczkę... choroba naszego człowieka. Ten ktoś, kogo interesował nasz ładunek. Może to tylko zbieg okoliczności. Wątpię. Może. No, do roboty. I pamiętajcie się umyć po wszystkim, żebyście nie walili tak towarem na 100 metrów. Ciekawe. Ja zostanę przy statku, jakby znowu ktoś tu miał się pojawić. O co chodzi z tym śmierdzącym towarem? Co to ma być? Ale no nie podoba mi się, ewidentnie coś jest kurwa nie tak. Dobra. I zapieprzamy z powrotem. No. Dobra. Także odkładamy to, co mamy. I mam nadzieję, że to będzie ostatni kurs, nie? Że już więcej nie będę musiał zapieprzać tutaj z powrotem. Stówka wskoczyła. O! Przyszedł też Fulko. Tylko nie wiem, dlaczego zastygnął troszeczkę. Świetnie! Połowa roboty za nami! Niedługo ją skończymy! No nie pierdziel! Hej, co tu robisz? Coś ty za jeden? Zastanawiałem się, co to za hałasy po nocy i wyszedłem zobaczyć. Super. Czy to nie jacyś zwyrodnialcy burt nie robią. Jak widzisz, wszystko jest w porządku. No, możesz iść. Możesz sobie iść. Na pewno? Tak. Ty, młody, wszystko w porządku? Jak najbardziej. Idźcie odnieść towar. Zdaje się, że mam tu parę kwestii do wyjaśnienia. Okej. No nieźle. Mam nadzieję, że ten handlarzyna nie będzie sprawiał większych problemów. Oby. Chcę mieć tę robotę jak najszybciej z głowy. Tak jest. Fakt, obcowanie z siarką nie jest przyjemne. Siarką? Siarką? O co chodzi? No tak. Nie rozpoznałeś po zapachu? Nie, po co komuś tyle skrzyń siarki? No. Nie wiem, nie znam się na rozrywkach bogatych. Obiecano mi zapłatę za przeniesienie tego wszystkiego, więc to robię, reszta mnie nie interesuje. Ciekawe. Otmar nie chciał mi powiedzieć, co jest w skrzyniach, więc... Więc lepiej nie drążyć tematu, po co im tyle tego. No dobra, chodźmy. Chodźmy już. Będzie w porządku. I co? Spokój? No nie do końca. Zagadał nas jakiś handlarz, zaniepokojony nocnymi hałasami. Fulko został, żeby go spłacić. Tak jest. Co? Cholera, idę tam. Wy zgarnijcie ostatnią partię. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia. Kurwa, jak... Jak zapieprza, nie? Dobra, i spieprzamy stąd i mam nadzieję, że to będzie faktycznie ostatnia partia i może się wreszcie dowiemy, o co tutaj chodzi. Gdzie Fulko rozmawiał z tym handlarzem? Na zewnątrz, przed magazynem. No. Tam nikogo nie ma i tutaj też nie. Cholera, dlaczego zostawiliście go samego? Przynajmniej jeden powinien zostać. Poza tym, co macie przy sobie, cały ładunek... Kurwa! Nosimy to całą noc. Jakim cudem wynieśli skrzynię w tak krótkim czasie? To właśnie próbuję ustalić.
Lorenzo wygna mnie, gdy się o tym dowie. Niech to szla. Nie ma nigdzie żadnych śladów? W tych ciemnościach nic nie znajdziesz, szczególnie, że żaden z nas nie jest tropicielem. Rano wyślemy tutaj ludzi, żeby czegoś poszukali. Cholera, to miała być no szybka właśnie. I prosta robota. No właśnie, szlak by to. Ty nikogo nie widziałeś? Gdybym widział, to bym go od razu zatrzymał. Zostaliśmy wynajęci do przenoszenia skrzyń, więc to zrobiliśmy. Ach, tak to jest z tymi robolami. Nie możesz zostawić ani trochę miejsca. Dobra, wal się. Jak tamten facet wyglądał? Co dokładnie wam mówił? Czego chciał? Albo dobra, nie odpowiadaj. Tak nic nie załatwimy. Złożycie relację bezpośrednio Lorenzo. On oceni, co zrobić. Ja nie będę ryzykował działania na własną rękę. Tylko macie się zachowywać przyzwoicie w jego obecności, zrozumiano? Odłóżcie skrzynię i idźcie. Kurwa mać, no i tyle wyszło z tej roboty. Kurwa, miała być prosta, szybka robota. Ale będziemy kontynuować to zadanie w przyszłym odcinku, bo i tak musimy iść do Lorenzo. A trochę się tego nazbierało, a ten odcinek jest już dość długi. Także no okej. Dobra, zakończone zadanie, tak? Straż nocna? Nie. Dlaczego miało być zakończone? No dobra, to dam znać mu w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle. Robota skończona. Chodźmy do Lorenzo. Tak jest. Tak jest. No dobra, no to super. Niech idzie tam na spokojnie, a my na dzisiaj kończymy ten odcinek. Kurde, troszeczkę się z tym zeszło. Może to jeszcze jakoś pomontuję. On jakby wyszedł z tej chatki, cholera wie, on tak jakoś z dupy się pojawił tutaj. Ciekawe, czy to nie było ukartowane, nie? Zobaczymy. Na dzisiaj to tyle. Takie kurwa zadania, takie sniki, śledzenie, tropienie, przemytnicy, tu kurwa, proszę. Dobra, nic, na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.